Nie rób tak, będziesz miał płaską głowę. Nie mogę, opiekuję się bratem i nie mogę go zostawić na dłużej samego. Dziewczyna z szafy ma alergię na rzeczywistość. Cześć. Jak to na imię? Magda. Ja nie mam depresji. Prowadzę badania. Z światami równoległymi. Ona jakby za czymś tęskni. Cały czas jest jakaś tęsknota innej przestrzeni. To jest, co mnie interesowało w niej. Jak miejsce, w którym ona żyje, wpływa na jej psychikę. Mogłabyś z nim tak kilka godzin dziennie, tak towarzysko, tak... Co byś w zamian za to chciała, co? Wzięło. W momencie pracy nad tą postacią byłam też w takim okresie, że byłam jakby trochę odcięta od rzeczywistości, więc to gdzieś się zazębiło. W ogóle śmieszna jest też sytuacja, że identyczną miałam szafę w domu rok temu, tam gdzie mieszkałam. Więc jest kilka takich śmiesznych sytuacji a propos dziewczyny z szafy i jej monologu o teorii wielu rzeczywistości gdzieś się zazębiają z moją rzeczywistością. Widzę, że się kolega zakochał. Wyobraźnia jest głównym czynnikiem, który pozwala tej dziewczynie przenosić się gdzieś indziej. I taką samą wyobraźnię ma Tomek i to ich łączy. Dlatego dochodzi do tego spotkania, że bez słów oni się odnajdują. I to jest super, to jest wspaniałe, bo to bardzo rzadko się zdarza w życiu. Czas się żegnać, bracie. Kochasz go bardzo, co? Jak to jest moja jedyna rodzina, jak to jest mój jedyny przyjaciel, tak? Czym jest szafa? Zamknięciem jakimś, ucieczką, izolacją, światem wyobraźni, kanałem, przejściem... marzeniem. Każdy może sobie coś swojego dopowiedzieć. Rzeczywistość dla każdego może być inną rzeczywistością. Przejście do dżungli też jest tylko metaforą. To jest obrazek pokazany, ale każdy może sobie dopasować coś swojego tam. Chciałem tylko powiedzieć, żebyś mu telewizji nie puszczała i narkotyków nie dawała. Bo liczej. Cześć, nazywam się Magda Różańska i serdecznie zapraszam wszystkich do kina na film Dziewczyna z szafy. Pokazać telewizję?